To pytanie, które będzie się jeszcze pewnie wielokrotnie powtarzać. I trudno się dziwić, bo na co dzień spotykamy się tylko z opinią ludzi, którzy ekonomię rozumieją tylko jako zarabianie przez siebie, przez swoje firmy pieniędzy. A ekonomia to coś więcej. I jeżeli ktoś się orientuje w ogóle w takiej ogólnej wiedzy ekonomicznej, to wie, że nie ma czegoś takiego jak wolny rynek. Żeby nie wymyślać koła na nowo, ja odpowiadając, dlaczego nie ma czegoś takiego jak wolny rynek, posłużę się cytatem z książki. 35 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Hajun Changa. To jest książka wydana po polsku, tu proszę bardzo, przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. To jest książka popularno-naukowa ekonomii, zresztą polecam też drugą, tegoż samego autora. Ekonomia, instrukcja obsługi. Jeżeli chcielibyście jakoś poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną, a nie tylko taką, jak się zarabia pieniądze, bo ekonomia to dużo więcej, polecam te książki, polecam tego autora. Pominę część o tym, co ci mówią, no bo to mniej więcej sami wiemy, a przejdę do części, czego ci nie powiedzą. Wolny rynek nie istnieje. Każdy rynek rządzi się jakimiś zasadami i funkcjonuje w pewnych ramach, które ograniczają wolność wyboru. Rynek wydaje nam się wolny tylko dlatego, że tak bezwarunkowo akceptujemy restrykcje, którym on podlega, że nawet ich nie zauważamy. Nie można obiektywnie zdefiniować tego, jak bardzo jakiś rynek jest wolny. To określenie mające charakter polityczny. Zwyczajowe twierdzenie powtarzane przez wolnorynkowych ekonomistów o tym, że próbują oni bronić rynku przed politycznie motywowaną ingerencją rządu, jest fałszywe. Rząd jest zawsze w grze, a wspomniani wolnorynkowcy posiadają polityczne motywacje tak samo jak wszyscy inni. Obalenie mitu, że istnieje coś takiego jak obiektywnie zdefiniowany wolny rynek, jest pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia kapitalizmu. Zachęcam do zapoznania się z tą książką i w ogóle do poszerzania swojej takiej popularno-naukowej wersji ekonomii, bo to jest bardzo ciekawe, bo później łatwo można zacząć stawiać niewygodne pytania tym wszystkim mądrym głowom.